Szklana woda, upadki czy inne obrzydlistwa. Dziś patrzymy na wszystko, co może zrujnować dzień. Ale jest... Proszę bardzo, Davidku. Fuj! Wygląda jak miska błota. Zjedz, to bardzo zdrowe. Spróbuj. Nie mam ochoty, mamo. Ohyda! Nie zjem tego. To jakaś breja. Ale chętnie spróbuję tego ciasta. Mam na nie wielką ochotę. Ile w nim kremu? Nie! Nie ma mowy. Wiem. Zawsze lubiłeś mandarynki. To nie to samo, co ciasto, mamo. Nie, dzięki. Może mam coś innego. Jogurt wysokobiałkowy. Patrz, co dla ciebie mam, synku. No nie wiem. Raczej mi nie zasmakuje. Zaraz. Mam jeszcze lepszy pomysł. To bardzo łatwe do przyrządzenia. Wystarczy obrać mandarynki i przebić je drewnianym patyczkiem. Teraz umieść je w sporym naczyniu. I zalej ulubionym jogurtem. Ten świetnie pasuje. Można dodać tyle smaków, ile dusza zapragnie. Już jest prawie pełne. Teraz wstaw na chwilę do lodówki. Za pół godziny to będzie pyszna przekąska. Wyciągnij z naczynia i wyjmij patyczek. To nie powinno się rozpaść. Pokrój deser na kawałki. Widzisz, jaki apetyczny środek? To jak słodki deser, ale bez zbędnego cukru. To moje śniadanie? Od razu lepiej! Pachnie obłędnie! Czas na popołudnie bez telefonu. Doskonale wiem, jak je spędzić. Co? Kevin dzwoni? I co mam teraz wybrać? Chyba jednak Kevina. Hej, co tam? Chwila, okej? O, mój ulubiony lizak! Ale mam szczęście! Smak truskawkowej lemoniady pycha! To moje! Teraz już nie chcę! Ups, trochę mi głupio! Widzicie tą plastikową kulę? Otwórzcie ją i wrzućcie do środka ulubione słodycze. Teraz nałóżcie odrobinę gorącego kleju i przymocujcie duży patyk lub słomkę. A na koniec owińcie wszystko ładnym papierem. Lizzie? Wciąż masz ochotę na lizaka? A co powiesz na dwa wielkie? Brzmią jak grzechotki. Można nawet z nimi zatańczyć. To dla ciebie! Chyba już nie będziesz się gniewać. To największy lizak, jaki widziałam. Otwórz go. Kurczę, szkolne przekąski są beznadziejne. Ble, nuda! Hej, a może zajrzymy do lodówki? Mama wciąż ją zapełnia. Widzisz? Rano na pewno tego nie było. Jemy? Ciekawe, ile tu będzie kawałków. Uważaj, dobrze? Łyżki gotowe? Ale uczta! Ach, najadła mi się dosyta, a ty? Zaraz, pod spodem jest karteczka. Tort dla mamy? Co my zrobiliśmy? Może upieczemy nowy? Czy pianki to dobry składnik? Tak, jeśli dodamy czekoladę. Ułóż kawałki czekolady w foremce. A na nich umieść warstwę dużych pianek. I na koniec wstaw naczynie do piekarnika. Do zobaczenia. Gdy pianki się zarumienią, to znak, że trzeba je wyjąć. Ostrożnie, gorące.
Spójrz, jakie piękne! Mama będzie zachwycona! Właśnie wróciła! Cześć, słoneczko! Pamiętałeś, że mam urodziny? Proszę, weź to! Ale fajny pomysł! Krem z roztopionych pianek! Jaki lepiący i ciepły! Przypomina mi smak lata! Urocze! Dobre z ciebie dziecko, mój mały! Kocham cię! Tak! A teraz nasza kolej! Czujecie, jak burczy wam w brzuchu? Na pewno docenicie więc nasze nowe, sprytne sztuczki z jedzeniem. I poszło. Och, odpisywanie na maile sprawia, że robię się głodna. Och, idealna pistacja. I na jakiś czas będę miała zajęcie. No, dalej. Mój paznokieć! Dopiero co je pomalowałam! Głupie orzeszki! Ale ta słoność! Jestem uzależniona! Nie, nie warto! A może zrobię to zębami? Albo i nie! Co ja narobiłam? To powinno być w mojej buzi! Ach, teraz nie mam już wyjścia! Nie tak szybko, Emma! Och, to ty! Wspaniały rozłupywacz orzechów! Słyszałem, że masz kłopoty! Podaj mi to! Znów się widzimy, pistacjo! Rozłupujemy! O tak! Popatrz! Użyj skorupki, żeby otworzyć drugi orzeszek! Widzisz? Wcale nie trzeba narażać paznokci. To takie proste. I takie pyszne. Dziękuję. Smacznego. Moje życie zostało odmienione. Uwielbiam filmy z superbohaterami. Hej, ja też. Przejdziemy do jedzenia? Ten makaron wygląda przepysznie. Od której by tu zacząć? Widelec raczej się nie sprawdzi. Będę jeść rękoma. Ale ta skorupa mocno się trzyma? Nie! Co? Znowu zamówiłaś coś na wynos? Przepraszam! Emma chyba nie zauważyła. Całe szczęście. Spróbujmy jeszcze raz. No dalej, natychmiast schodź! To jakiś absurd! Jakieś drobne? Dziękuję pani! Co? Czy to krewetka? Dokładnie tak! Kto zrobiłby coś takiego? Interesuje mnie tylko forsa! Czy to sok z krewetki? Mua! To było dziwne! Głupia skorupka! Wyrzucę ją! Ona nie ma pojęcia, z czego się śmieje! To jeszcze nie koniec! Zjem was, choćby nie wiem co! Jakieś kłopoty? Weź widelec i użyj ząbków do nacięcia skorupki. Potem obierz krewetkę. Łatwizna, co nie? Wygląda smakowicie. Proszę bardzo. Ha, ha, ha! Jesteś krewetkową czarodziejką! Och, ale to pyszne! Dziękuję! Kurczak gotowy, kochani! Zapach aż ślinka cieknie. Pomidorki! Zapomniałam włożyć je do sałatki! Okej, zróbmy to! Nóż do ręki i kroimy!
Tomas jest w domu. O, nie wierzę, że je kupiłaś. Zatrzymaj się w tej chwili. Zjesz je dopiero, jak pokroisz pomidorki. Będę w pokoju. Co za suchar! I jeszcze ta ilość! To zajmie całą wieczność! Ale krojenie chyba nie jest takie trudne. Szybkie cięcie na środku. Tak trzymać. Uff! Serio? Pokroiłem tylko tyle? Nic nie ubyło! To nigdy się nie skończy! O! A może ta pokrywka się przyda? Jest ładna i płaska! Spróbujmy! 7 pomidorków, 1 wieczko i 1 szybkie cięcie! Jeśli mocno przytrzymam, to przekroję wszystkie jednocześnie! Widzicie? Idealne połówki! To się nazywa oszczędność czasu, a wszystko dzięki zwykłej pokrywce. I hop do miski. Nabieram wprawy niczym zawodowiec. W sumie to fajna zabawa. I gotowe. Mamo, skończyłem! Co mówisz, kochanie? Ten serial jest taki zabawny. O, oszukano mnie! A on zaprosił mnie na randkę. Oczywiście, że się zgodziłam. Zobacz, co dla ciebie mam. Chcesz jedno? Ja już zaczynam. O, dostałem dodatkowy sos. O, tak. Co? Tu przecież miały być krewetki. Zamówiłem makaron z krewetkami, prawda? O! Już wiem, co zrobię. Aktywacja wizji rentgenowskiej. Bingo! Wszystkie są na samym dnie. Uwaga, zbliżam się. Pa! Co ty wyprawiasz? Wcale nie musisz tak kopać. Patrz. Wystarczy, że otworzysz boki. A z opakowania zrobi się talerz. Wow, ale super. O, chyba ją widzę. No i jest. O, ale za tobą tęskniłem. Dzięki. Spoko, też sobie zjem. Wow! Tyle akcji, że aż zgłodniałam. Czyż nie jest perfekcyjna? A z czekoladą będzie jeszcze lepsza. Chodź do mamusi. Jeszcze więcej. Ale czekoladowe. Nie mogę się nasycić. Przepyszne. Ups, trzeba to wytrzeć. Wszystko mi jedno. To jest zbyt dobre. Co? Już wszystkie zjadłam? O, nie znoszę, kiedy to się dzieje. Co my tu mamy? Nie znoszę reklam. Ble! Co to ma być? Od razu widać, że to sprawka Emmy. Nawet chusteczki są upaćkane. Jestem jeszcze brudniejszy niż wcześniej. Chwileczkę. No tak, mogłem się tego spodziewać. Nawet nie wiem, co wyczyścić najpierw. Cześć, Tomas. Chcesz truskawkę? Emma, przestań, błagam. Jest na to lepszy sposób. Nadziej truskawkę na słomkę, aż wyjdzie z drugiej strony. I tak powstała dziurka, widzisz? A teraz najlepsza część. Nabierz czekoladę za pomocą strzykawki.
Nie za dużo, nie za mało. A oto zastrzyk słodyczy. I do środka. Zero bałaganu. Genialne. I takie proste. Mniam. Idealna ilość czekolady. No, wiadomo. Myślicie, że te sztuczki wam się przydadzą? Trik z pistacjami był świetny, prawda? Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, a nigdy nie przegapicie świetnej zabawy. Hej, Tomas, popatrz! Super, co nie? Tak, tak, super, ale próbuję czytać. Hej, spójrz na to! Jeszcze lepsze! Ach! Etam! Ta żyłka podsunęła mi świetny pomysł. Nie będzie wiedział, co się dzieje. Gotowe. Przywiązałam kubeczek do klucza za pomocą żyłki. A teraz wrzucę klucz do puszki. Czas wlać napój do kubeczka. Okej, tak, właśnie wlewam sobie napój. Mówiłam, żebyś dała mi spokój. Co? Chwileczkę. O co chodzi, Tomas? Jak sprawiłaś, że kubek lata? No dobra, pokażę ci. Po prostu chwytam w ten sposób i zaczynam nalewać. Aha, rozumiem. A potem zabieram rękę. Nie! Co jest? Kubek wcale nie został w powietrzu. Żeby ten trik działał, trzeba mieć kluczyk. Widzisz? A! Ha, ha! Bardzo śmieszne. Dobry film i makaron na ostro? Połączenie idealne. Emma? Ach, ale to nie jest makaron. Zaraz wciągniesz do buzi włosy. Jak to się stało? Co to za obrzydliwość? Teraz całe się kleją. Długie włosy są tak denerwujące. Powinnam je ściąć. Wybacz, ale to naprawdę śmieszne. Może dla ciebie? Hej! Rozwiązanie miałam tuż pod nosem. Wciąż myślisz, że to takie zabawne? Lepiej popatrz na moją sprytną sztuczkę. Teraz żadne włosy mi nie przeszkodzą. Naprawdę masz zamiar to zjeść? Chwila, mam pomysł. Teraz obie jesteśmy zabezpieczone. Uczyńmy tę lekcję bardziej interesującą. Psst, chcesz trochę? Sorry, tak nie zauważy. Strasznie dużo gada. Co to ma być? Idzie tu? To nie ja. Dobre, sorze. Tylko nie słodycze. Co za frajer. Spokojnie. Sofia! Nie chcę ryzykować. Sofia! Serio, nie chcę kłopotów. Więcej dla mnie. Muszę się skupić. Chwilunia. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Mam genialny pomysł. Weźcie taki przybornik. Teraz odrysujcie dno i wycinamy. Polejcie środek gorącym klejem, najlepiej takim zygzakiem. Potem przyklejcie do niego kredki. Świetnie, przejdźmy do przybornika. Wsypcie cuksy do środka i przykryjcie kredkami. Gotowe!
Może coś słodkiego? Niebieski jest najlepszy. Przykryj za nim sor zobaczy. Prawdziwe mistrzynie przemytu. Druga porcyjka. Moja ulubiona miseczka w kropeczki. Tak, trzepaczki. Przygotowałam już mąkę i mleko. Gotów, Davy? Najpierw zaczniemy od jajka. Wbij je do miski. O tak. Weź jedno i też spróbuj. Tak, na bank se poradzę. Nie, mamo? Gotów? Bum! Och. Dobrze mi poszło, mamusiu? O, nieźle. Weźmy teraz mleko. Dolejmy nieco do jajka. Niedużo. Okej, twoja kolej, David. Fajnie, lubię mleko. Doleję do jajek. Matko, wlał wszystko. Nie szkodzi. Teraz mąka. Wsypię trochę, a potem zamieszam. Matko, mąka mi się wysypała. Co za bałagan? Nie wierzę, że to zrobiłam. Nie martw się, mamo. Mamy trzepaczki. Włożę jedną do worka z mąką. David, kochanie, co ty robisz? Ach, ja cię. Jak to zrobiłeś? Teraz wystarczy wsypać do miski. Trzęsu, trzęsu, trzęsu. Wychowuję geniusza. Kiedyś będzie sławnym kucharzem. A jak? Sławny kucharz to ja. Hej, Emma. Chcesz jednego? Ups. No dalej, głupia torebko. Nie chcę się otworzyć. Daj, ja spróbuję. Zobaczmy. Naprawdę się nie da. Chipsy chyba nie są nam dzisiaj dane. Cóż, mamy to, co chciałyśmy. Poniekąd. Jak to się stało? Nie chce mi się sprzątać tego bałaganu, więc po prostu go zjem. To było jak prysznic z chipsów. Okej, czekaj chwilę. Możemy to jakoś wytrzeć. Chyba, że... To ma więcej zastosowań niż myślałam. Zdejmijcie plastikową część z opakowania. Weźcie paczkę ulubionych chipsów, przyklejcie do niej plastikową część i... Do dzieła! Można zajadać bez stresu. Emma, nadal jesteś głodna? Nie chcę nawet na to patrzeć. Ale to paczka odporna na wybuchy. Genialne! Zobaczmy, jak szybko uda nam się wszystko zjeść. I jeszcze trochę posypki na wierzch. Emma będzie zachwycona tym urodzinowym tortem, który dla niej zrobiłam. To moje najlepsze ciasto. O, hej! Ale świetny tort! Muszę spróbować! O tak, to jest coś! Zabieram to ciasto ze sobą! A, Thomas, stój! O nie! Mój tort! Przepraszam, przepraszam! Naprawię to! Patrz, jak nowe! To już nie jest tort, tylko górka ciasta! Nie, nie płacz! Popatrz, jest świeczka! To było ciasto dla Emmy, a teraz jest całe zniszczone. O kurczę, naprawdę nie chciałem zepsuć jej ciasta. Ech, ale wciąż są tu jakieś składniki. Już wiem, jak to naprawię. Czas roztopić czekoladę suszarką. O tak, wygląda pysznie, ale nie mogę tego zjeść. Jeszcze nie. Super, gotowe. Teraz czas na małe pianki. Zanurzę je w czekoladzie. Pomieszam, aż całe się w niej obtoczą. To wygląda jak pyszne płatki w czekoladzie. A teraz wrzucę wszystko na blachę. Idealnie się zmieściło.
Na wierzch dodam posypkę, żeby było kolorowo. Super, jestem w tym niezły. A teraz wszystko wystygło i jest gotowe do jedzenia. Zrobiłem kostki z pianką w czekoladzie. A świeczka to wisienka na torcie. Wow, jak to zrobiłeś? Przepraszam, że popsułem ciasto. To coś w zamian na imprezę Emmy. Wygląda cudownie. No to idziemy na urodzinową zabawę. No dalej, idź w prawo. Przegrywasz, Liz. Nie! Tak! I koniec. Mój zjedzony. Mamy jeszcze jednego? Niech wygra najlepsza. Zaczęło się. Jasne. No i? Kto wykona pierwszy ruch? Można kroić tę atmosferę nożem. Ach! Hej, puszczaj! Pierwsza go zobaczyłam! Dawaj! Po moim trupie! Da się zrobić. Nie wierzę! Wygrałam! To nie fair! A właśnie, że fair! Zostałam z pustymi rękami. Cały sobotni wieczór popsuty. Chciałabym go naprawić. I właściwie chyba mogę. Muszę tylko włączyć kuchenną kreatywność. Zróbmy to. Napełnijcie miskę napojem gazowanym. I dodajcie parę kropel barwnika. Wymieszajcie dokładnie. Właśnie tak. Super! Czas na żelatynę. Kiedy ją dodacie, dobrze wymieszajcie. Gdy płyn wygląda w ten sposób, czas wsadzić go do lodówki. Weźcie foremkę do lodu i wlejcie do niej miksturę. Gotowe. Nałóżcie pokrywkę i dodajcie resztę za pomocą strzykawki, żeby wypełniała całą kulę. Tak jest do końca. Po jakimś czasie w lodówce będą wyglądać tak. A następnie wbijamy w nie patyk. I mamy żelkowe lizaczki. No dalej. Czekajcie, aż Lizzy to zobaczy. Smakuje ci? Ja zrobiłam coś dla siebie. Właśnie go skończyłam. Nie? Och, ale sknera. Czas na lizaczki. Fajne, co? A smakują jeszcze lepiej. Świetnie gotuje. Ale się popisuje. Czas przekąsić coś słodkiego. O, nie pozwolę na to. Żadnych słodyczy przed obiadem, znacie zasady. Zabieram to. Jeśli chcecie coś przekąsić, zjedzcie sobie po granacie. Serio? Nie mamy nawet jabłek ani pomarańczy? To chyba jakiś żart. Jak niby mam to zjeść? Na mnie nie patrz, nie mam pojęcia. Cóż, dobrze, że zawsze mam przy sobie młotek. Nie. Chyba potrzebna będzie piła. Ech, to też się nie nada. Do tego trzeba naprawdę mocnych narzędzi. Hej, co ty wyprawiasz? Wypija cały sok, nie jedząc pestek. Jak ty to zrobiłaś? Daj mi to, a ci pokażę. Kładziesz granat na boku i kroisz na pół. Pyszny sok jest w środku, schowany w małych nasionach. Trzeba wyjąć te soczyste pyszności. A później jest już tylko łatwiej. Weź wielką strzykawkę i ją napełnij. Włóż do środka jak najwięcej nasion. A teraz czas na wyciskanie. Proszę bardzo. Można wycisnąć sok prosto do buzi.
pycha i wcale nie trzeba się męczyć. Jesteś geniuszem. Chyba trochę mi się spuchło. Świeży miętowy oddech postawi mnie na nogi. Już nic nie ma? Wyłaź! Ach. Wyciskamy do końca. No i proszę. Nie! Nie ma już więcej? O! Chyba nie mam wyjścia. Gdzie jest papier? Za dużo tym nie zdziałam. Wszystko mi się kończy. Trzeba było wczoraj zrobić zakupy. Ohyda. Ble. Prysznic, czy coś może pójść nie tak? Pot może i nie, ale po... No cóż. Nie powiesiłam czystych ręczników? Ciekawe, czy zasłonka wchłania wodę. Pora się przekonać. Dobra, oby zadziałało. Może nikt nie zobaczy, jak przem... No, no, ktoś tu zje smaczne śniadanie. To będzie super obrazek! Masz tu małą przekąskę, skarbie! Zdrowe i smaczne! O, co to jest? Chcę cukierki! Och, no cóż, zobaczę, co da się zrobić. A, coś tu jest! Ale dam jej tylko jeden. Proszę, Sunny, ale dostaniesz tylko jednego, dobrze? Dzięki, tato! Ale najpierw winogrona. Niech będzie. Grzeczna dziewczynka? Ta, jasne. Nie ma mowy. Ja chcę coś znacznie lepszego. Pyszne czekoladki. Teta się nigdy nie dowie. Zjem jeszcze tylko kilka. Są takie smaczne! O nie! Zjadłam wszystkie! Tata się wścieknie! Muszę coś wymyślić! Już wiem, co zrobię! No dobra, nie lubię cię, winogrono, ale musisz mi pomóc! Wyjmij czekoladkę z papierka i zamień ją na kulkę winogrona. Teraz zawiń papierek z powrotem i zwiąż oba jego końce. Zrób tak z pozostałymi, aż zapełnisz całą miskę. Nikt się nie zorientuje. Włożę teraz miskę na swoje miejsce. O nie, tata wrócił. Tylko spokojnie. A co tutaj się dzieje? Wow, zjadłaś wszystkie winogrona? Bardzo dobrze. Mówiłem, że są pyszne. Zaczekaj chwilkę. Sunny zasłużyła na jeszcze trochę łakoci. Dam jej jeszcze jeden cukierek. Ponieważ zjadłaś ładnie owoce, dostaniesz jeszcze jedną czekoladkę. Ojej, dzięki! Wiesz co, chyba też jedną spróbuję. O nie, tylko nie to! Ech, w sumie nie przepadam za słodyczami. Uff, i co ja teraz z tym zrobię? Uch. Na filmowy wieczór trzeba mieć popcorn. A to mój ulubiony. Najpierw trzeba go zrobić. Nie mam tu czasem jakiegoś gotowego? Tak myślałam. Chwila, ten też nie jest zrobiony. I co teraz? Kolejne opakowanie. Kto włożył to tak wysoko? Nie! Pada skittlesowy deszcz! Kurczę, powpadały wszędzie. A miałam nie robić bałaganu. Tylko nie na patelnię. Koniec burzy ze skittlesów? Tego się nie spodziewałam. A! Są dosłownie wszędzie. A to już na pewno nie ich miejsce. Chyba nie ci z nocy filmowej. Sprzątanie kuchni w piątkowy wieczór? Co za koszmar. Ale i tak coś bym zjadła.
i mam świetny pomysł. Ten popcorn mógłby nabrać trochę kolorów. Wrzucę go na patelnię i skittlesy też na niej zostaną. To działa! I jak pięknie pachnie! To się nazywa eksplozja kolorów. Najpierw czerwony. Smakuje jak skittlesy? Trzeba się przekonać! Filmowy wieczór jednak się odbędzie. Halo? Pizza przyszła? Dobry, ja z pani zamówieniem, proszę. Miłego dnia itd. Tak! Rekin wygrywa! Tak, przepraszam. Musiałam otworzyć drzwi. O, pizza! Uwielbiam pizzę! Pycha! Wygląda świetnie! Pizza to żyćko! Wezmę ten kawałek. Wygląda najlepiej! O, nie chcę odejść. Nie wyciągnę go. Mamusia mi pomoże. O, rozmawia przez telefon. W porządku, poczekam aż skończy. Mamo, pokrój mi pizzę. Nie teraz, kochanie. Mamusia rozmawia. Och, ale ja chcę jeść. Jestem głodny. Najgłodniejszy na świecie. Pizza! Jestem bobrem! Zeżrem to pudełko! Om, nom, nom. Zaraz wystygnie! Muszę ją jakoś pokroić! Hej! Mój rowerek! Wygląda jak nożyk do pizzy! Ale się kręci! Nie zawiedź mnie, rowerku! Brum, brum! Tak jest! Dajesz, dajesz, rowerku! Calusieńką! Uratuj mnie! Tak! Gotowe! Wreszcie mogę ją zjeść! Mnie miaśna! Uwielbiam pizzę. O, poczekaj chwilę. David, sam sobie ukroiłeś pizzę. Jak dorosły. Nie, mówiłem, że musisz wybrać czołg. O tak, jest zajęty. To idealna okazja. Ten psikus będzie świetny. Hej, mogę tu usiąść? Dzięki. Tomas? Powiedziałem do bazy! Tomas! Ech, on wcale nie zwraca na mnie uwagi! Tomas! Wow! Chłopaki, czekajcie chwilę! Czego chcesz, Tina? Popatrz na mój batonik! Okej, no i co? Zniknął! Co? Jak to zrobiłaś? Masz, możesz sam spróbować. Na pewno też dam radę, bo jestem o wiele silniejszy. I bum! Nabrałeś się? Jestem cały w okruszkach. Nie rozumiem, czemu twój zniknął? Och, aha, to był żart. Tina! Wszystkim szczęki opadną od mojego pysznego obiadu. Sekret tkwi w świeżych składnikach. O, kurczak jest gotowy. Pyszności moje. O, deczko suchszy niż planowałem. Ale i tak będzie dobry. Jakoś to naprawię. O, dlaczego zegarek nie zadzwonił? Wykręciłeś mi kiepski numer, panie Tiktaku. Muszę coś wymyślić. Już wiem, jestem genialny. Halo? Chciałbym złożyć zamówienie. Dzięki. O, szybko. Bardzo dziękuję. Pachnie znacznie lepiej od mojego. Prawda, że piękne? Na talerzu wygląda jak mojej roboty. Gość idzie. Coś tu ładnie pachnie. Dla mnie? Sam zrobiłem. Podmuchaj, bo gorące. Och. Trochę się rozlatuje, co? Można tak powiedzieć. Chyba się najadłam. Ale bardzo smaczne.
Okej, pokażę ci sztuczkę. Gotowy? Weźcie tortillę i natnijcie w połowie. O tak! Na każdą ćwiartkę połóżcie składniki. Mogą to być warzywa albo przyprawy. Teraz każdą ćwiartkę złóżcie tak. Jedna po drugiej i ostatnia. Idealnie. Teraz nic nie wyleci. Proszę. Smaczne, prawda? Już nigdy nie zjesz tako jak wcześniej. Jeszcze chwileczkę. Może tak wejdzie? To zwykłe wejście USB. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Nie zna się na technologii. W końcu weszło. No to... Tak, Herakles nabył nadludzkiej siły. Tyle napisałam. Mogę wrócić do ławki? Czy ten dzień może być gorszy? Sorko, mogę pójść do toalety? Lana, ogarnij się, ale już. Teraz może być tylko lepiej. Zmyję z rąk ten okropny poranek. Uważaj na rękawy. Lana, podciągnij rękawy. Serio? Jak widać, może być gorzej. Mokre rękawy raczej nie są modne. Może nikt ich nie zauważy. Oby szybko wyschły. Matko, jakie to niekomfortowe. Nie ma to jak zapach świeżej kawy. I do tego zdrowiutkie warzywka. Makaron gotowy? Nie chcemy go rozgotować. Rękawice są, garnek jest. Jedziemy. Nie potrzebuję durszlaka. Ten system zawsze działa. Albo i nie. Serio? Nie mam więcej makaronu. Chyba zjem samą sałatkę. A tak chciałam zjeść coś włoskiego. I zaczynamy! Hejka wszystkim! Dzisiaj pokażę wam, co dobrego upichciłem. Niezłe, co? Powinienem zostać kucharzem? Co? Żadnych polubień? Co ja takiego źle robię? Hej, Jake! Wszystko okej? Co się stało? Nikt nie chce polubić moich filmików! Pokaż! Ajdź! To nie wygląda najlepiej! Tak mi przykro, skarbie! Myślałem, że idzie mi naprawdę dobrze! Może będę ci mogła pomóc! Już wiem, co zrobimy! Zaufaj mi! Będę tylko potrzebowała tego popyt i pianek! Wypełnię nimi wszystkie dziurki! I ostatnia. Mam tu jeszcze czekoladę w płynie. Przykryję nią wszystkie pianki. Muszę to zrobić bardzo dokładnie. A teraz trzeba poczekać, aż zastygnie. Wygląda obiecująco. Można teraz odwrócić i zdjąć silikon. Spróbujmy teraz. Zobacz, Jake. Co? Wow, mamo, jak to zrobiłaś? Ale ekstra! Uwielbiają mnie! Tak jak i ja, skarbie. To też dla ciebie. Naprawdę? Dzięki! Ale pycha! Sofia! Przyniosłam Raffaello! Cieszę się, że siedzę obok ciebie. Lepiej się rozpakuję. Oby nie było nudno. Na początek dawka cukru. Dzięki. Strasznie ciężko się otwiera. Dawaj! Jakby było zaklejone. Wtedy Pangea rozpadła się. Naprawdę? Macie moje zasady za nic? O nie, bądź naturalna. Udawaj, że słuchasz. Co tu się wyprawia? Słodycze! Nie może ich zabrać!
Normalnie serce mi stanęło. Gdzie to ja? To niesprawiedliwe. Balsam wygląda jak mój cukierek. Ten sam rozmiar. Daj mi chwilkę. Najpierw otwórzcie balsam i wybierzcie łyżeczką zawartość. Jak będzie pusto, wsypcie słodkości do środka. Idealna kryjówka, prawda? Czemu ja na to nie wpadłam? Wow, to genialne! Ale dobre, od razu mi lepiej. Jak już mówiłam... Pora na przerwę? Co za hipokrytka! Nutella na chlebku! Czy jest coś lepszego? Nieco słodkości dla lepszego smaku! Czekolady nigdy za wiele! A jak? I zamykamy kanapeczkę! O! Taka słodziusieńka! Najlepsza kanapka ever! Ale zmieszczę więcej! Lili? Co mówiliśmy o słodyczach? Tylko raz dziennie! A może coś zdrowego? Nie, tato! To dla twojego dobra! W końcu ciągle rośniesz! Później mi podziękujesz! Sama nie wiem! Czuję się jak jakiś królik. Ale tata nie wie o mojej tajnej skrytce. Cukieraski? Ale jakoś tak głupio. Dlaczego muszę się go słuchać? Może uda mi się coś wymyślić. Już wiem. Weźcie kromkę chleba i wytnijcie otwór szklanką. Jak w cieście na ciastka. To samo zróbcie w kilku kromkach. A teraz wsypcie cuksy do środka. Idealna kryjówka. Tylko przykryjcie całość. Tata idzie! Znacznie lepsze, co? To nie ma smaku! Ohyda! Dlatego mam to. I to się nazywa zdrowe odżywianie. Uwielbiam ciasteczka Oreo, a szczególnie ich rozdzielanie. Najlepiej w pierwszej kolejności zjeść nadzienie. I odkładam wierzch, bo akurat nie mam ochoty. Czas na ciasteczko. Hej, co jest? Nie ma tutaj nadzienia. Tomas? Co to ma być? Ha, ha! No cóż, masz pecha, dziewczyno. O matko, ale z ciebie... Ech, przynajmniej mam swoje puszyste pianki. O, właśnie wpadłam na pewien pomysł. Hej, głupku! Popatrz, co potrafię zrobić dzięki sile umysłu. Mój mózg jest tak genialny, że potrafi zwiększyć nadzienie w ciasteczku. Co? Jak ty to zrobiłaś? Mówiłam ci, trzeba użyć siły umysłu. No dobra, to ja też spróbuję. Rośnij, powiększ się, żebym mógł cię zjeść. Nie działa. Bo zapomniałeś użyć palców tak, jak ci pokazałam. A, no tak, jeszcze jedna próba. No dalej, powiększaj się. Poddaj się mocy mojego umysłu. Ciastko się połamało. Rozwaliłeś je. Hej, popatrz na to. To tylko pianka, a ty dałeś się nabrać. Aha, taka z ciebie mądrala. Dobre to. Mógłbym zjeść całą miskę na raz. Ja też coś mam. Wyszło idealnie. Wygląda pycha. Co to?
Nie! Daj mi to! He? A gdzie moje pyszne ciastko? Nie możesz jeść tego piasku! Zaczekaj, masz to! O, dzięki, tato! Było blisko. A co ja tu mam? Chyba na coś wpadłem. Tada! Witajcie w mojej kuchni. Mam tutaj blender i całe mnóstwo krakersów. Zaczynajmy! Wkładam ciastka do blendera. I włączamy to maleństwo. Tylko popatrzcie. Cóż za zapach. Teraz wszystko wysypujemy na talerz. No i pięknie. Dziękuję za uwagę. Mua! Hej, Sunny, mam coś dla ciebie. Co to? Proszę bardzo. Wygląda jak piasek. I można to jeść. Dobre. Ale szalony tydzień. Zasłużyłyśmy na wieczór z pizzą. Dobrze, że wzięłyśmy dużą. Popatrz na ten stopiony ser. Już się nie mogę doczekać. Nie pokroili tego zbyt dobrze. Chcę wziąć kawałek. Co za absurd. Mam pomysł. Jeszcze chwila i zacznę ją lizać. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Hej, nie da się pokroić. Myślałam, że jest ostrzejszy. Trzeba mocno pociągnąć. Moja pizza! O nie! Nie chciałam posypki z karmy dla psów. Co za obrzydliwość. No chyba, że lubisz chrupać. Nie, na pewno tego nie zjem. Poczekaj chwilę. Myślisz o tym, co ja? Weźcie puszkę i zdejmijcie pokrywkę. Za pomocą wiertarki zróbcie dziurę w środku. Przyłóżcie metalową linijkę, wyrównajcie dziurki i połączcie obie części za pomocą śrubki. Przykręćcie ją ręcznie, aż będzie się mocno trzymać. Weźcie nakrętkę i zabezpieczcie śrubkę. Super! Co dalej? Właśnie stworzyliście nóż do pizzy. Teraz możemy pięknie pokroić. Lepiej niż w pizzerii. Szybko, bo robi się zimna. Pachnie cudownie. Warto było poczekać. O tak. Mistrzynie krojenia znów dały radę. A tak się starałam. O, już wraca do domu? Zatłucze mnie, jak to zobaczy. To oznacza tylko jedno. Czas na wielkie sprzątanie. Zaczynamy od umycia podłogi, moi państwo. Ach, ej! Jak to się stało? O! Tylko nie to! Nie ma nic gorszego od mokrej skarpetki. Ale dobra, idziemy. Ach, obrzydliwość. Okej. Wiadro stoi. To co? Myjemy. Podłoga prosiła się o porządne umycie. Uff. Całkiem niezły trening. Wow. A już myślałam, że skończyłam. Wypadałoby to pozmywać. I tak tu jestem. Będzie z głowy. Trochę wieje nudą. Może nieco przyspieszymy, Uff. Nareszcie koniec. Czekaj, czekaj. A już myślałam, że to koniec. Czy to się w ogóle kiedyś skończy?
ale ładnie pachną. A smakują chyba jeszcze lepiej. Ups, czy keczup zostawia plamy? Dzięki. To całkiem nowa koszulka. Nie najlepszy wybór, że tak powiem. Czas na płatki! Ech, Thomas, przeszkadzasz mi! Hej, popatrz na moje bicepsy! Twarde jak kamień! O tak, ale jestem silny! Patrz na to! A! Co się ze mną dzieje? Thomas, przestań! Postaw mnie! Doprowadzasz mnie do szału! Chcę tylko zjeść w spokoju swoje płatki! Hej, oddaj mi tą łyżkę! O tak! Wiedziałem, że ją zegnę! A! Ja jej używałam! On jest najgorszy! A może powinnam? O, tak! Mam puste pudełko, teraz przyda mi się balon. Włożę go do środka, ale przytrzymam ten sznurek. A teraz przykleję go do pokrywki. Idealnie! Teraz dosypię na wierzch płatków. Gotowe! I jeszcze nałożę pokrywkę. Thomas! Pomóż mi! Idzie! Czas zacząć zabawę! Jestem! O co chodzi? Nie mogę zdjąć tej pokrywki! Dasz radę? Jesteś taki silny! Okej, daj mi to! Jestem cały w płatkach! Zadziałało! Nabrałeś się!